Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, miłując swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. Ewangelia według Jana 13:1. Miłość Chrystusa do swoich. Werset otwierający rozdział 13 Ewangelii według Jana jest wprowadzeniem do ostatnich wypowiedzi naszego Pana. Okazją było to, że w końcu nadeszła jego godzina. W trakcie ziemskiej drogi naszego Pana słyszeliśmy o innych godzinach. W Kanie Galilejskiej mógł on powiedzieć do swej matki: jeszcze nie przyszła godzina moja, godzina jego objawienia się w chwale światu. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, czytamy: nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, żyć będą. Godzina jego łaski dla grzeszników. W obecności wrogości człowieka dwukrotnie czytamy, że nikt go nie wziął, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina, godzina jego cierpienia. Ta godzina, godzina, która wprowadza słowa pożegnania, ma inny charakter. Jest to godzina jego powrotu do chwały z Ojcem, w miłości i świętości domu Ojca. Uczniowie jednak pozostaną w tyle, w pokalanym świecie, który nienawidził Ojca i odrzucił Chrystusa. Jeśli więc mają być zachowani od zła świata, przez który przechodzą, a jednak cieszyć się społecznością z Chrystusem w domu miłości i świętości Ojca, to będą potrzebowali tej ostatniej łaskawej posługi z jej pociechą, pouczeniami i ostrzeżeniami. Po tym, gdy Pan opuścił świat, On nie zapomniał o swoich ani nie przestał ich miłować. Niestety, nasze serca potrafią stać się zimne wobec Niego. Nasze ręce potrafią zmęczyć się w czynieniu dobrze. Nasze stopy potrafią błądzić. O Panu Jezusie i Jego uczniach do nas jesteśmy zapewnieni, że nigdy On nas nie zawiedzie. Jest to fakt. O Panu Jezusie i Jego uczuciach do nas jesteśmy zapewnieni przez Pismo. I Pismo Święte mówi, że On nas nigdy nie zawiedzie. Jego miłość będzie nas nosić i On będzie troszczyć się o nas do końca. A na końcu miłość przyjmie nas do wiecznego domu miłości, gdzie nie ma zimnych serc, ani rąk, które mdleją, ani stóp, które błądzą. Ewangelia Jana 13:1. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, miłując swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.